Okej, kochani, witam wszystkich po raz kolejny w moim odcinku z serii Fotografia Przyrodnicza, jak i oczywiście krajobrazowa. Dzisiaj po raz kolejny wybrałem się na Osobowice. Jest troszeczkę już za późno, ale myślę, że uda mi się uchwycić jakiegoś zwierzaczka we mgle. Jest dosyć mroźno i niby 7 stopni jest, ale generalnie wydaje się, że jest troszeczkę chłodnawo. No, jak zwykle nie wziąłem rękawiczek, dopiero jadą do mnie. No, piękny wschód słońca mam za sobą. Szkoda, że akurat w takim miejscu jestem, gdzie nie ma możliwości sfotografowania żadnego krajobrazu. No cóż, trudno się mówi. Dobra, ja na tą chwilę będę kończył, bo wy tego nie będziecie widzieć, ale mam tam w tamtym kierunku elegancką mgłę i chciałbym naprawdę coś dobrego dzisiaj sfotografować, bo nie ukrywam, że zeszły tydzień, dwa dni miałem okropne, nie mogłem nic sfotografować. Dobra, to biorę się za przebieranko i lecimy z koksem. Okej, jestem już. Idę się przejść w tamtą stronę na takie już wykoszone pole. Chodźcie ze mną. Zwierzaka. Jeszcze nie wiem konkretnie, co to jest, ale na pewno nie jest to żaden pies ani kot. Zaraz wam pokażę. Zobaczcie, sami są w tamtej stronie. Masakra. Boję się podejść, bo mogę je z was zbytnio spożyć.
nadzieję, że mnie słyszycie. Idę teraz wzdłuż tej ścieżki. Może jeszcze spotkam jakąś zwierzynę. Trzy minuty temu widziałem lisa, który chodził sobie po polu. Niestety było zbyt daleko, żeby można było cokolwiek uchwycić. Poczekam jeszcze z godzinkę. Zobaczę, czy jakaś zwierzyna jednak planuje wyjść z tego pola kukurydzy. To jest idealny moment, kiedy mogłyby wyjść, bo mam tylne światło i mógłbym fajnie obrys zwierzyny, że tak powiem, sfotografować. A zobaczymy, jak to się potoczy. Na razie cierpliwie czekam. Przed chwileczką wypatrzyłem zwierzynę w tamtą stronę, więc nie będę jednak czekał na to, że aż zwierzyna wyjdzie stąd, z tego pola kukurydzy. Idę w stronę, gdzie zobaczyłem sarnę. Niesamowita pogoda. Uwielbiam takie klimaty. Mgłę czuję się na płucach. Fajne, mroźne takie powietrze. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Gdzie ten lis zwiał? No nic. Na razie idę do przodu. Właśnie zauważyłem na polu w lekkim blasku słońca grzeją się bodajże trzy bażanty. Być może uda mi się je sfotografować na tyle dobrze, byście mogli zobaczyć detale tego oto ptaka. Coś pięknego. Oglądać dzikie ptaki, które się pożywiają źdźbłem trawy. Ok, kochani, dzisiejszy dzień fotografowania już dobiega końca. Mam nadzieję, że zdjęcia będą wam się, jak i wideo, podobały. Udało mi się dziś sfotografować bażanty, nagrać sarny, które się tam w trawce, że tak powiem, kitrały.
Zapraszam Was do oglądania moich kolejnych filmów, jak i oczywiście tych, które Wam się teraz wyświetlają. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobają się Wam moje filmy, proszę zostawcie łapkę w górę, kliknijcie dzwoneczek, żeby Was YouTube powiadomił o moich kolejnych filmach i oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, będzie mi niezmiernie miło. Hej!